Witajcie w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Znajdujemy się przy ulicy Olszewskiej 1. Klikając na mapę w Google'ach dojedziecie do celu oczywiście. Dzisiejszy materiał jest materiałem dość nietypowym, pomimo że pogoda nie sprzyja, ale mamy do dyspozycji Zipa Scramblera dzięki uprzejmości naszego klienta, który dostarczył nam pojazd na pierwszy przegląd. A więc pojazd ma 300 km przebiegu. W tym momencie będziemy mieli okazję chociaż przejechać się tym pojazdem, zobaczyć jak się sprawuje i jak te 300 km wpłynęły na jego walory eksploatacyjne. Dzięki tej możliwości mam nadzieję, że zachęcimy Was do subskrypcji naszego kanału, jak również do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, Facebook, Instagram i tak dalej. Na tą chwilę jeszcze raz chciałbym podziękować naszemu klientowi, pozdrawiamy go serdecznie z salonu Dwa Kółka. No i zapraszam na krótką jazdę. Jeszcze raz zaprezentujemy wersję motocykla Zip Scrambler. Przypomnimy nieco jego specyfikacje. I tak jak powiedziałem, myślę, że odniosę się do samych wrażeń z tej jazdy. A więc pokrótce przypomnimy specyfikacje motocykla. Jest to Zip Scrambler 125. Tutaj akurat mamy wersję w kolorze srebrnym z brązową kanapą. Pojemność 125 cm. Silnik generuje moc 9,5 konia mechanicznego. Zasilany jest oczywiście wtryskiem paliwa, co już jest oczywiście właściwie teraz już normą, jeżeli chodzi o nowe pojazdy z normą Euro 5. Tutaj akurat mamy fajną skrzynię manualną na sprzęgle mokrym, wielotarczowym. Akurat ona dysponuje 6 biegami, więc jest naprawdę też maszyną To powiem za chwilkę, bo właśnie to będzie to, co powiem, jak jeździłem. Ale w każdym razie sprzęgło wielotarczowe mokre, czyli tutaj mamy fajne sprzęgiełko, które pracuje bardzo przyjemnie. Co do kwestii samego motocykla, proszę spojrzeć na same walory wyglądu. Jest on odrobinę futurystyczny, a jednak nawiązuje do klasyków motoryzacji, motocykli. Ma bardzo duży skok zawieszenia, to też jest niesamowite i przy zastosowanych oponach, które nie do końca są szosowymi, na pewno sprawdzi się, przynajmniej w mojej ocenie, zarówno na trasę, jak i troszeczkę mniej dostępny teren. Jeżeli chodzi o same koła, to tutaj tylna opona ma dokładnie 130 na 80 na 17, a przednia ma 110 na 70. I też rozmiar 17. Jeżeli chodzi o hamulce tarczowe, oczywiście w Zipie Scramblerze i tak jak powiedziałem już w zasadzie w nowoczesnych motocyklach mamy do czynienia z systemami CBS, ABS i tutaj raczej tutaj w tym konkretnym przypadku nie możemy się tutaj bardziej rozwijać, że tak powiem rozkminiać nad tym, bo tutaj oczywiście w Scramblerze mamy system CBS. Co do kwestii oświetlenia, oświetlenie z przodu mamy LEDowe, takie fajne bombelki, ale co super wygląda, naprawdę świetnie to wygląda i naprawdę dobrze świeci po zmroku, to gwarantuję Wam, że jest to fajna frajda z jazdy. Co do kwestii prędkości, no tutaj się odniosę do danych producenta, a ja Wam powiem, jaką prędkość maksymalną osiągnąłem na odczycie licznika w motocyklu, także tutaj producent podaje 90 km na godzinę. Patrząc jeszcze przez pojemność zbiornika paliwa, mamy tutaj do zbiornika paliwa, pomimo jego gabarytów, tylko 10 litrów, czyli w tą ogromną, tutaj taką wielką bryłę jesteśmy w stanie wlać 10 litrów paliwa. No oczywiście jest to związane z tym, że jest to dwukomorowy zbiornik, który jest oczywiście, jak się spojrzy, przedzielony rurą ramy, także tutaj to jak najbardziej oczywiście ma znaczenie. Licznik w starszych wersjach był troszeczkę inny, w wersjach już po lifcie mamy mniejszy, całkowicie elektroniczny, kolorowy wyświetlacz, ale pełne odczyty, które są niezbędne do tego, żeby sprawdzić jak się poruszamy, z jaką prędkością, ile mamy paliwa, mamy w zasięgu wzroku. Przypomnę, że pojazd ten jest dla osób, które posiadają kategorię prawa jazdy B, oczywiście lub A, ale B, minimum 3 lata. A co za tym idzie, myślę, że sam pojazd na start jest jak najbardziej
jak najbardziej wskazane. Co do teraz mojej kwestii samych wrażeń z jazdy takim motocyklem. A więc zaczynając od początku, ja tam powiedziałem o skrzyni biegów. Tutaj przełożenia nie są zbyt długie, ale wszystkie biegi, które rzucamy, począwszy od biegu pierwszego do ostatniego, czyli do szóstego biegu, są biegami, które pracują, czyli nie mamy takiego momentu, gdzie, nie wiem, szósty bieg już nie jest biegiem, to już nie jest nadbieg. To jest też bieg, który jeszcze pracuje, postawimy się na tym biegu nieco rozpędzić, przyspieszyć. I oczywiście sama praca skrzyni biegów jest płynna. Tutaj hamowanie, jeżeli chodzi o silnik, też odbywa się bez żadnych zgrzytów, czyli można spokojnie wytracić prędkość, najpierw hamując silnikiem, redukując biegi, po czym oczywiście użyć hamulców, które tu są, jakby nie patrzeć, tarczowe i robią wrażenie, bo robota też robią, także tutaj myślę, że spokojnie można to potwierdzić. Co do kwestii wygody, bezdyskusyjnie pozycja za kierownicą jest bardzo, że tak powiem, optymalna, jest to pozycja ergonomiczna, nie ma problemów z tym, żeby czuć, że bolą plecy, że nie wiem, bolą łokcie, bo ktoś powie, ale szeroka kierownica i tak dalej, dłuższa trasa. Wbrew pozorom, tak jak w moim przypadku, gdzie mam 1,84 m wzrostu, gdzie no, akurat w tym konkretnym przypadku sobie tutaj jeszcze raz usiądę, jeszcze mam zapas, tutaj jeszcze nie mam tych łokci tak całkowicie wyprostowanych, a więc mam tą amortyzację na stawach, więc spokojnie, czy w zakrętach, czy w jakichś innych momentach, gdzie musimy użyć tej kierownicy bardziej, że tak powiem, efektywnie, nie odczuwam dyskomfortu. Co do kwestii tłumienia drgań, jeżeli chodzi o kwestię amortyzacji, ja osobiście uważam, że jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie ma czegoś takiego, że jedziemy jak po tarce, chociaż mamy, jak wcześniej wspomniałem, opony nie do końca szosowe. Ale wiadomo, jakie mamy drogi, też oczywiście drgania nie tylko wynikają z tego, jakie mamy opony, ale też z jakości dróg, jakimi się poruszamy. Ale tak jak powiedziałem, podczas tej krótkiej jazdy, jaką miałem okazję wykonać, naprawdę ten pojazd zrobił na mnie ogromnie dobre wrażenie i myślę, że z czystym sumieniem można go polecić każdemu, kto jest zainteresowany zakupem jednośladu. Także w mojej ocenie myślę, że na filmie będzie to widać, pogoda mi nie sprzyjała, a wręcz chyba się na mnie chciała uwziąć. Jechałem w dość intensywnych opadach deszczu, to jeszcze pewnie widać na moich spodniach. Akurat ściągnąłem tylko buty motocyklowe, żeby mi się woda wylała, ale jakościowo jak najbardziej na tak. Czy skręty, czy wchodzenie w zakręty, czuć ten motocykl, nie jest on, jest on przewidywalny, może tak, bo też często ktoś się pyta, czy ja będę wiedział, jak się zachować. To jest też kwestia samej techniki jazdy, ale w tym konkretnym przypadku ja mogę powiedzieć, że ten motocykl jest przewidywalny. Będziemy wiedzieć, jak się będzie zachowywał w momencie, kiedy będziemy dojeżdżali do zakrętu, kiedy będziemy oczywiście go pokonywać. I tutaj w tym przypadku jestem pewny tego, że nawet osobom, które nieco mniej mają doświadczenia, przypadnie do gustu. Także na tą chwilę chciałbym Wam podziękować. Mam nadzieję, że niebawem pogoda się nam poprawi. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję pojeździć czymś innym. Mam nadzieję, że właśnie dzięki dobrej pogodzie będę mógł ten materiał z jazdy zrobić nieco dłuższy. No i to tyle. Zapraszam Was do oglądania.